Żelazo jest znane człowiekowi od tysięcy lat. To właśnie ono jest najpowszechniejszym pierwiastkiem na Ziemi i zajmuje mocne czwarte miejsce, jeżeli chodzi o zawartość w skorupie ziemskiej. Wyprzedza je tylko krzem, tlen i glin. W postaci stali możemy je spotkać niemalże na każdym kroku, nieważne czy jesteśmy we własnym domu, na mieście czy w Muzeum Wsi Kieleckiej. To właśnie jego niesamowita powszechność, idąca w parze z wytrzymałością jego stopów, zadecydowała o tym, że jest najważniejszym metalem, jeżeli chodzi o materiały konstrukcyjne. Zacznijmy jednak od omówienia sobie właściwości żelaza. W temperaturze pokojowej jest to srebrzysto-szare ciało stałe. Topi się w iście piekielnej temperaturze 1538 stopni Celsjusza, a wrze w 2862. Jego gęstość wynosi około 7,9 g na centymetr sześcienny, co oznacza, że jest niemalże 8 razy gęstszy od wody i blisko 3 razy od amelinium. Należy do tych nielicznych pierwiastków, które wykazują właściwości ferromagnetyczne. Upraszczając, jest silnie przyciągany przez magnes. Warto zauważyć, że zdolność ta zanika powyżej temperatury 768 stopni Celsjusza, w której zmienia się w paramagnetyk. Na powietrzu, szczególnie wilgotnym, utlenia się, tworząc na powierzchni uwodnione tlenki, zwane potocznie rdzą. Ze względu na duży przyrost objętości podczas rdzewienia, warstwa tlenków nie przylega zbyt dobrze do powierzchni metalu, przez co nie dochodzi do pasywacji. Żelazo dalej styka się z powietrzem i reaguje z nim. Podatność na korozję jest większa, gdy w stopie znajduje się węgiel lub krzem. Żelazo, choć na pierwszy rzut oka tego nie widać, jest, jak większość metali, substancją krystaliczną. Najłatwiej dostrzec to w miejscu pęknięcia. Tam można dostrzec ziarnistości, które w przybliżeniu zdecydowanie wyglądają na kryształy, ale dużo lepszy efekt uzyskuje się przez wytrawienie blachy w kwasie. W postaci związków chemicznych żelazo występuje na drugim i trzecim stopniu utlenienia, chociaż zdarzają się liczne wyjątki. Przykładowo żelazian potasu występuje na stopniu plus 6, a w innych związkach kompleksowych może to być od minus 2 nawet do 6, chociaż w dziwnych przypadkach ponoć nawet osiąga plus 7. Żelazo występuje w postaci licznych minerałów. Do najważniejszych z nich zalicza się hematyt, piryt, magnetyt, chalkopiryt, syderyt, getyt, limonit i wiele innych. Największym producentem rudy żelaza na świecie jest Australia. Dość powszechna jest opinia, że żelazo nie występuje w postaci rodzimej i nie jest to do końca prawda. Co prawda jego aktywność chemiczna utrudnia spotkanie naturalnego żelaza w stanie wolnym, jednak ze względu na to, że na Ziemię nieustannie spada cała masa kosmicznego gruzu, w tym meteoroidy żelazne, możliwym jest spotkanie stopu zawierające znaczne ilości żelaza, często powyżej 90%. Taki meteoryt często koroduje znacznie wolniej niż zwykła stal ze względu na obecność niklu, który uszlachetnia stop i nadaje mu większą odporność na czynniki chemiczne. Udokumentowane są przypadki wykorzystania takiej właśnie stali we wczesnych okresach starożytności, zanim jeszcze ludzie potrafili uzyskać je z innych rud. Na skalę przemysłową żelazo, czy raczej stal zawierającą powyżej 95% żelaza, uzyskuje się z surówki otrzymywanej z rudy w wielkim piecu. Sama surówka powstaje w wyniku prażenia rudy żelaza z koksem i dodatkami. Tak schematycznie można by przedstawić konstrukcję, w której odbywa się ten proces. Mieszaninę surowców ładuje się od góry, z kolei produkty odbiera się u dołu. Produktami ubocznymi są gaz wielkopiecowy, który swoje ujście ma w górnych partiach pieca, jest ponownie wykorzystywany jako paliwo, z reguły jeszcze na terenie huty, oraz żużel, który usuwany jest z pieca, podobnie jak ciekła surówka u jego spodu. Ich rozdzielenie nie stanowi żadnego problemu. Żużel, jako lżejszy, unosi się na powierzchni gęstszego stopionego metalu. Następnie surówka poddawana jest konwertorowaniu tlenowemu, w wyniku którego usuwany jest nadmiar węgla, krzemu, fosforu czy siarki. Polega to na przedmuchiwaniu stopionej surówki z dodatkiem wapieni lub dolomitów tlenem, który utlenia wymienione wyżej pierwiastki. Wapienie pełnią rolę topików i wiążą kwaśne produkty uboczne procesu. I to jest właśnie moment, w którym ruda ostatecznie zamienia się w stal. Ale cofnijmy się do epoki żelaza, uściślając na terenie dzisiejszej Polski. Wtedy oczywiście cały proces wyglądał zupełnie inaczej. Nie było żadnej surówki. Nikt nie słyszał ani o hematycie, ani o magnetycie. Żelazo wytapiało się w bólach, w takich oto dymarkach.
Rzemieślnik sypał naprzemiennie węgiel i wstępnie wyprażoną rudę darniową. Pospolitą skałę zawierającą skromne od parunastu do maksymalnie 50% żelaza. Następnie rozpalał ogień i intensywnie podsycał go powietrzem. To w sumie nawet nie był wytop, temperatura wewnątrz była zbyt niska, żeby stopić ten metal w jeden lity kawałek. Produktem była żelazna gąbka, w której często było więcej żużlu niż stali. By materiał nadawał się do jakiegokolwiek użytku, trzeba było go wielokrotnie przekuć na gorąco, co pozwalało pozbyć się żużlu i usuwało nadmiar węgla. Postarajmy się samodzielnie wytopić żelazo ze znalezionej rudy. Darujemy sobie dymarkę, zrobimy to mniej brutalnymi metodami, ale najpierw potrzebujemy surowca. Jesteśmy w mocnym obniżeniu terenu. To właśnie tutaj żelazo transportowane przez wodę gromadzi się w postaci osadów. Znaleźliśmy kawałek rudy darniowej, spójrzcie. Udało się nam znaleźć kilka naprawdę ładnych kawałków. Najpierw wyekstrahujemy żelazo z rudy. W tym celu rozdrabniam kamienie i prażę je w piecu ustawionym na 250 stopni. Potem, gdy ostygną, zalewam je kwasem solnym i zostawiam na jakiś czas, aby jony żelaza mogły swobodnie przejść do roztworu. Krzemionka i inne zanieczyszczenia nie rozpuszczą się. Teraz trzeba oddzielić roztwór od zanieczyszczeń. W tym celu sączę mieszaninę. Osad jest już niepotrzebny, z kolei z przesączu trzeba jakoś wydostać metal. Zrobimy to wieloetapowo, ale skutecznie. Najpierw obojętnie kwas solny i chlorek żelaza węglanem sodu. Ten wydobywający się gaz to dwutlenek węgla. Gdy dodam odpowiednio dużo roztworu, na dnie zacznie wytrącać się taka brązowa breja. Zawiera ona wodorotlenek i węglan żelaza 3. Osad jest bardzo drobny, więc tym razem nie idzie tak gładko. Na koniec jeszcze przemywam parę razy wodą destylowaną. Gdy cały roztwór przesiąknie przez bibułkę, sączek z osadem należy wysuszyć. Osobiście z powodzeniem suszę takie rzeczy w przygotowanej do tego mikrofalówce z funkcją grilla. Gdy osad wyschnie, należy go jeszcze wyprażyć. Dzięki temu w wyniku reakcji analizy uzyskamy stosunkowo czysty tlenek żelaza 3 w postaci proszku. Trzeba ten tlenek zredukować i użyjemy do tego pyłu aluminiowego. Mieszając jedną część masową glinu z trzema częściami naszego tlenku, uzyskujemy termit. W wyniku jego spalenia uzyskujemy kilka kropel żelaza z okolicznych rud. Mieszanina jednocześnie nagrzewa się do ponad 2000 stopni Celsjusza. A oto wyniki. Teraz trzeba tylko wydobyć nasz urobek z tej poreakcyjnej skorupy i jak widać udało się. Otrzymaliśmy metaliczne żelazo.
Chcąc wymienić wszystkie znaczące zastosowania żelaza, mógłbym zrobić osobny film, taką litanię z tysiącem miejsc i przedmiotów, które z żelazem mają związek, dlatego skrócę go do takiej przejrzystej, kompaktowej formy. Zacznijmy jednak od tego, że czyste żelazo ma stosunkowo ograniczone zastosowania. Wiąże się to z tym, że jest ono stosunkowo miękkie i droższe w stosunku do stali produkowanej w hutach. Niemniej bywa ono stosowane w elektrotechnice czy w zakładach i laboratoriach chemicznych. Za to w połączeniu z małą domieszką węgla, nie przekraczającą 2,11%, tworzy stal węglową, materiał, na którym oparta jest cała nasza cywilizacja techniczna. Ze względów technologicznych w jej skład wchodzi też mangan w ilościach raczej nie przekraczających stężenia 1,5% i inne pierwiastki w śladowych ilościach. Jest to najczęściej stosowany materiał o charakterze metalu, niedościgniony, jeżeli chodzi o stosunek ceny do wytrzymałości. Produkuje się z niego narzędzia, zbrojenia i elementy konstrukcyjne budynków, części maszyn, tory kolejowe, rury, elementy karoserii, ogrodzenia, druty, gwoździe. Dużo tego. Nic dziwnego. Stal węglowa jest tania i łatwa w obróbce. Przy niskiej zawartości węgla bez problemu daje się spawać, skrawać czy ścierać. Odpowiednio dobrana i zahartowana może uzyskać dokładnie taką twardość, jaką życzy sobie konstruktor, ale zawsze jest jakieś ale. Ma niestety kilka wad. Po pierwsze, podatność na korozję. Każdy widział rdze, istną zarazę, która podstępnie trawi instalacje, konstrukcje i narzędzia stworzone przez człowieka. Jest kilka metod na jej zapobieganie. Większość polega na pokryciu przedmiotu warstwą odcinającą metal od powietrza lub wody lub na ochronie elektrochemicznej. Po drugie, nieodporność na zmiany temperatury. Twarda stal węglowa łatwo wyżarza się i rozhartowuje już w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, a co za tym idzie, traci pożądane właściwości. Jest to szczególnie upierdliwe w przypadku narzędzi tnących, różnej maści silników i elementów pieców. Oba te słabe punkty można zniwelować stosując stale stopowe. Przez odpowiednie dodatki innych pierwiastków, np. niklu czy chromu, możemy uzyskać materiał na bazie żelaza odporny na korozję, a nawet na stężone kwasy i zasady, żaroodporny czy twardszy, wszystko w zależności od potrzeb. Stal stopową możemy podzielić na całą masę pomniejszych gatunków w zależności od właściwości zastosowania, jak na przykład stal nierdzewna, zaworowa czy szybko tnąca. Związki żelaza również są powszechnie stosowane w wielu różnych branżach. Przykładowo tlenek żelaza 3 jest stosowany jako pigment do produkcji farb. Żelaza używa się także do barwienia szkła, gdzie wraz z innymi pierwiastkami nadaje mu barwę zieloną lub brązową. Siarczan żelaza 2 możemy spotkać w środkach do zwalczania muchu. Pierwiastek ten odgrywa także ważne role w funkcjonowaniu organizmów żywych. Jego zdolność do występowania na różnych stopniach utlenienia natura wykorzystała w procesach transportu tlenu w organizmie czy transporcie elektronów w licznych procesach komórkowych. Możemy znaleźć je w takich białkach jak hemoglobina czy cytochromy. Skoro wiemy, jakie właściwości fizyczne ma żelazo, jak się je uzyskuje i jakie ma zastosowanie, to możemy w końcu pozwolić sobie na jakieś ciekawostki. W Brukseli stoi sobie konstrukcja, która jest powiększonym 165 miliardów razy modelem komórki elementarnej kryształu żelaza, czyli takiej najmniejszej powtarzającej się części takiego kryształu. Ma przeszło 100 metrów wysokości, a w środku znajduje się punkt widokowy i wystawy tematyczne. Jeżeli rozdrobnimy żelazo, na przykład za pomocą pilnika lub papieru ściernego, to powstały proszek żelazny jest palny, a wrzucając go w płomień możemy zaobserwować jasne smugi, które są niczym innym jak właśnie palącym się żelazem. To właśnie ten metal odpowiada za snopy iskier z fontan tortowych czy zimnych ogni. Bardzo drobny proszek żelazny, szczególnie jeżeli jest gorący, może zapalić się samoistnie. Najłatwiej otrzymać je przez termiczny rozkład szczawianu żelaza. W wyniku prażenia tej soli powstaje m.in. tlenek żelaza 2, bardzo drobny żelazny pył i dwutlenek węgla. Ten ostatni tworzy atmosferę ochronną, która zapobiega natychmiastowemu zapaleniu się zawartości. Ale gdy tylko przechylimy probówkę... Wcześniej wspomniany termit jest wykorzystywany do spawania dużych elementów stalowych, takich jak na przykład tory kolejowe.
W trakcie spalania może się on nagrzać do przeszło 3000 stopni Celsjusza. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Do usłyszenia. Cześć!